Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Kto wygra mecz? Po długiej zimowej przerwie trampkarze wrócili na ligowe boiska. Ekipa Stadionu Śląskiego z rocznika 2009 na przywitanie wiosny podejmowała w Chorzowie rówieśników z Wiktorii Częstochowa. Początek w wykonaniu gospodarzy był dość nerwowy, chorzowianie mieli przewagę, ale już w szóstej minucie nadziali się na kontrę, która mogła zakończyć się golem dla przyjezdnych. Na szczęście Oskar Strządała wygrał pojedynek z Franciszkiem Kłaczyńskim. Później to stadion zaczął kreować okazje bramkowe. W tej sytuacji Patryk Hajda nie sięgnął jeszcze piłki dośrodkowanej przez Szymona Wolniczaka. W ósmej minucie było już jednak 1-0 dla podopiecznych trenera Ciasto. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego sytuację pod bramką Wiktorii zamknął Hajda i gospodarze cieszyli się z pierwszego trafienia tej wiosny. Stadion szukał kolejnych trafień. To 18 minuta. Kajetan Śleziak dogonił piłkę w polu karnym przeciwnika. Oddał strzał lewą nogą, ale w światło bramki nie trafił. Kilkadziesiąt sekund później Śleziak raz jeszcze opanował sobie piłkę z lewej strony boiska. Wbiegł z nią w pole karne przeciwnika. Ominął jednego z rywali, zagrał przed bramkę. A tam niefortunna interwencja obrońcy Wiktorii skończyła się drugim golem dla Stadionu Śląskiego. 14-latkowie z Chorzowa czuli się na placu gry coraz swobodniej. Zmuszali rywali do popełniania błędów. W tej sytuacji owa pomyłka nie skończyła się jeszcze trzecim golem dla Stadionu. Ale już w 26 minucie Oskar Tomecki, który przejął piłkę na połowie przeciwnika, pięknym strzałem podwyższył prowadzenie swojego zespołu. 28 minuta. Stadion po raz kolejny zabiera piłkę przeciwnikowi na jego połowie. Akcję Zielonych kończy uderzeniem Jakub Janota, ale świetnie w swojej bramce spisał się golkiper z Częstochowy. W kolejnej sytuacji piłkę na prawym skrzydle zabrał rywalowi Szymon Przegędza. Wbiegł w pole karne, oddał strzał, ale nie trafił w bramkę. W 35 minucie było już 4-0 dla Stadionu Śląskiego. Po rzucie rożnym z bliska głową do bramki rywala trafił Mikołaj Kępys. Ten rezultat utrzymał się do końca pierwszej odsłony, choć niewiele brakowało, a Zieloni wygrywaliby jeszcze wyżej. Indywidualną akcję minimalnie niecelnym uderzeniem kończył Szymon Przegędza. Tuż po zmianie strony swój dorobek bramkowy próbowali otworzyć goście, ale nie trafił w światło bramki Igor Zdunek. Skuteczni byli za to gospodarze. W 43 minucie w polu karnym rywala faulowany był Mikołaj Kępys, który po chwili sam skutecznie egzekwował jedenastkę i Stadion Śląski wygrywał 5-0 i miał ochotę na kolejne gole. To akcja, którą uderzeniem kończył Mateusz Mrozek, ale poradził sobie w tej sytuacji bramkarz Wiktorii. Jeszcze raz atakuje stadion w indywidualnej akcji Mateusz Mrozek, który uderza z 16 metra, ale piłka mija słupek bramki Wiktorii. 64 minuta, długa piłka posłana z głębi Polak w kierunku wychodzącego na pozycję Oskara Tomeckiego. Tomecki mijał już bramkarza z Częstochowy, ale ostatecznie nie udało mu się oddać strzału. W 64 minucie miejscowi raz jeszcze byli bliscy zdobycia gola numer 6. Do końca o piłkę walczy Patryk Hajda, potem nie udało się zdobyć bramki Tomeckiemu. Na 5 minut przed końcem spotkania po rzucie rożnym z bliskiej odległości nieznacznie przestrzelił Robert Sokołowicz. W 76 minucie Stadion Śląski wreszcie postawił w tym meczu kropkę nad i. Patryk Hajda dostał piłkę przed polem karnym rywala, uderzył płasko po ziemi tuż przy słupku, nie zdołał skutecznie interweniować bramkarz Wiktorii, no i Stadion Śląski Chorzów pokonał Częstochowian 6-0. Cieszy nas fakt, że ta organizacja gry dzisiaj była bardzo dobra. Kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania od samego początku. No, może nie od samego początku, bo sam początek był nerwowy. Powiedzmy, że po 10 minucie już kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania i chłopcy już biją się o to, żeby grać w tej pierwszej lidze. No, za każdym razem czegoś nam brakuje. Może trochę szczęścia, może trochę umiejętności, ale zawsze tego czegoś brakuje. Mam nadzieję, że ten sezon. Ta runda wiosenna pokaże, że te głowy już uwierzyły w to i będzie ten mental na wysokim poziomie, tak aby później cieszyć się z tego awansu. Natomiast my patrzymy na to tak, żeby przez każdy mecz oni się rozwijali indywidualnie i to na pewno dzisiaj było widoczne. Cały świat już wie, Stadion wygrał mecz, słychać głośny śpiew, pobawimy się. Oh,